Witamy w kolejnym odcinku Hot Wheels. Podejmij wyzwanie. Takiej zabawy jeszcze nie było. Dwójka naszych uczestników będzie musiała zmierzyć się ze specjalnie przygotowanym dla nich torem. Wygra ten, kto będzie szybszy, sprytniejszy i lepiej poradzi sobie z kolejnymi zadaniami ze świata Hot Wheels. Dziś do rywalizacji staną Amelka i Adam. Oboje chcą wygrać, ukończyć jak najszybciej wszystkie ekstremalnie trudne zadania. A dziś na zawodników czekają przeszkody oraz trzy stacje, na których będą musieli pokonać rozbudowany zestaw ultra przyspieszenie, trafić samochodem do pojemnika, przelecieć przez potrójną pętlę i złapać wystrzelony z wyrzutni walizeczki samochód. Dużo zadań, więc nie ma co marnować czasu. 3, 2, 1, start! Adaś zaczyna bardzo szybko, ale ma trudności z wydostaniem się z tunelu. Jednak po chwili oboje już są na pierwszej stacji. Zawodnicy muszą trafić samochodem do kosza znajdującego się przy stole. Nie jest to takie proste, bo autko musi pokonać tor złożony z zestawu ultra przyspieszenie, pętli z przyspieszeniem i skoczni z zestawu długi skok. Amelka ustawia swój pojemnik, wystrzeliwuje pierwszy pojazd i... o mały włos! Adaś ma problemy z naciągnięciem pętli z przyspieszeniem, ale nieoczekiwanie jego przeciwniczka mu pomaga. Brawo Amelka za wzorową postawę! Pętla opanowana, czas na ustawienie pojemnika. Chłopak obrał zaskakującą taktykę. Adam, gdzie ty ustawiasz ten pojemnik? Chyba się zorientował, że nie tędy droga. Jednak to Amelka trafia pierwsza. Zobaczmy to jeszcze raz. Slalom i dziewczyna jest już na drugiej stacji. To zadanie na celność i precyzję. Samochód wystrzelony przez nich z wyrzutni musi przelecieć przez środek potrójnej pętli, tak by nie dotknąć żadnej z nich, po czym trafić do żółtego kubełka. Amelka już w pierwszej próbie jest blisko, ale samochód wystrzelony przez nią leci za nisko. Tymczasem Adaś nadrabia dystans i już próbuje pokonać potrójną pętlę. Stawia swój pojazd na wyrzutni, delikatnie naciska i... tak, zadanie zaliczone, a chłopak w podskokach może pędzić do trzeciej stacji. Zobaczmy jeszcze raz, jak mistrzowsko objął prowadzenie. Na ostatniej stacji na uczestników czeka tor składający się z wyrzutni walizeczki, elementów zestawu ultra przyspieszenie i przyspieszacza z napędem. Samochód wystrzelony z wyrzutni walizeczki musi przejechać dwa ostre zakręty, a na koniec, żeby nie było tak prosto, zawodnicy muszą go złapać do pojemnika. Zadanie należy rozpocząć od włączenia przyspieszaczy. Adaś wyjmuje pojazd z wyrzutni walizeczki. Strzela! I aj! Model wylatuje na drugim zakręcie. Tymczasem Amelka nadrabia dystans, ale pierwszy wystrzelony przez nią pojazd kończy tak samo jak samochodzik Adasia. Co za emocje! Chłopak próbuje jeszcze raz. Jest bardzo skupiony. Pojazd mija pierwszy, drugi zakręt i... Adaś łapie go do pojemnika. Brawo! Zadanie zaliczone! Teraz pozostało tylko przeskoczyć przez płotki, strzelić gola i sięgnąć po zwycięstwo. Tak! Adaś wygrywa! Zawodnik już był w tyle. Na pierwszej stacji to Amelka szybciej trafiła do swojego pojemnika. Karta odwróciła się przy próbie przelecenia przez potrójną pętlę. Dzięki tej przewadze Adaś mógł spokojnie kontrolować wyścig na ostatniej stacji. Gratulujemy także Amelce. Świetna walka i postawa fair play. Na dziś to wszystko. Zapraszamy na kolejne Hot Wheels. Podejmij wyzwanie.